Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Dziki Gonedzja Gry Roku z modami. Słuchajcie, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się wystawić naszą sztukę pod tytułem Ocalenie Dopplera. No i udało nam się takiego też Dopplera ocalić, mianowicie spotkaliśmy się z Dudu Bieberveltem, który jednak, no nie miał żadnych informacji o Ciri, ale za to pomoże nam w odbiciu Jaskra. Jednak słuchajcie, w tym odcinku Jaskra odbijać nie będziemy, z tego względu, że na niższy level mamy jedno z zadań pobocznych, jakim jest wróg publiczny, w którym mamy odnaleźć Filipę Eilhart. Tak więc tym się teraz questem zajmiemy, myślę, że całkiem warto. Ja sobie tylko jeszcze luknę na ustawienia graficzne, czy one są tak, jak powinny być do nagrywania. Oczywiście, że nie są, tak więc zmieńmy to sobie. Dosłownie troszeczkę, tak żebym zawsze miał te ponad 60 klatek, bo jednak framerate liczy się dla mnie bardziej niż jakiś piękny wygląd gry na odcinkach, bo gdybym oczywiście grał sam, no to miałbym wszystko wyjebane na ultra, no ale że nie gram sam, no to cóż. I jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, otóż zapewne teraz audio było takie trochę dziwne, za co was przepraszam, ale już audio dziwne nie będzie, ponieważ wyłączyłem equalizer i już powinno być znacznie lepiej. Tak więc chodźmy tutaj do znaku szybkiej podróży przy moście świętego Grzegorza i mamy się udać pod Oxenfurt, bo tam gdzieś ostatnio Filipę widziano, jest to niedaleko kryjówki temerskich partyzantów. Tak więc cóż, chodźmy i tak jak mówię, zbadamy tą sprawę. Chodźmy. Jezus Maria, no to nie z źle gościu. Dobra, nieważne. Jedziemy do kryjówki Filipy. Podobno mają tam już czekać na nas łowcy czarownic, którym mamy właśnie pomóc się tam dostać, ponieważ miejsce zostało obłożone czarami i oni oczywiście się boją, tacy wielcy panowie łowcy. Znaczy, no nie dziwię się, bo pewnie te pułapki są takie dosyć, no, śmiertelne bardzo. Raczej szansa, że ktoś się przeżyje, jest naprawdę niewielka. No bo to w końcu mistrzyni magii, w sumie można praktycznie powiedzieć, że arcymistrzyni właśnie Filipa Eilhart. No nic, tak więc chodźmy i pogadajmy z panami łowcami czarownic. Wiele rzeczy można się dowiedzieć. Czarciela się nie tworzy. Czterech naszych wynieśliśmy radę, na dole zostało chyba 10 trupów. Wyegzorcyzmowani. Gówno mnie to obchodzi. Mamy rozkaz przeczesać jaskinię i zrobimy to. Poczekaj. Jakieś kłopoty? Same kurwa kłopoty. Jeden kurwa wielki kłopot. Ale co cię to właściwie obchodzi? Coś ty za jeden! Geralt z Rivii, Wiedźmin. Przysyła mnie Radowid. A, to ty! Czekaliśmy na ciebie. Podobno nie daliście rady wejść do środka. Do wczoraj. Potem znaleźliśmy to. Wygląda niepozornie, ale moc ma potężną. Otwiera wejście. Świetnie. Pozwól, że teraz to przejmę. Masz, udław się. Sądzicie, że Filipa ciągle się tam chowa? Tego nie wiemy. Pewne jest tylko to, że tam była. A skąd ta pewność? Tropimy ją od Lok Muin. Wyłupienie oczu to było za mało. Radowid powinien był ją tam zatłuc na śmierć. A tak to zamieniła się w sowę i uciekła. Leciała przez całe Kedwen i Redanie, aż w końcu zaszyła się tutaj. Czego się spodziewać w środku? Wszystkiego. To stara elfia świątynia, którą ta wiedźma Eilhart przerobiła na swoją kryjówkę. Popatrz na nich. Wpadli w magiczną pułapkę, a potem zaatakowały ich potwory. Ledwo uszli z życiem. Ktoś z twoich ludzi tam został? Weszło kilkunastu, wyszli tylko oni. Reszta to już raczej nie żyje. Czas sprawdzić, czy Filipa wciąż się tam chowa. Nie licz, że ktoś z nas zejdzie tam po twojego trupa.
Spokojnie, jesteśmy Wiedźminem, poradzimy sobie. Tak więc cóż, chodźmy. W takim razie schodzimy w dół. No i musimy zbadać to miejsce, dostać się do Filipy. Tak by the way, to jeszcze wam trochę powiem o lore wiedźmińskim, ponieważ to jest przy wstępie do jednego z rozdziałów, bo dajże wieży jaskółki albo pani jeziora, jednego z dwojga. W każdym razie... No proszę, srebrny miecz wiedźmińskiego cechu kota, a to ciekawe. W każdym razie... Później Filipa Eilhart została uznana właśnie za męczenniczkę, za to wyłupienie oczów itp. itd. I to było chyba w encyklopedii Maxima Mundi. Być mechanizm otwierający drzwi. Z tego co pamiętam. Tak czy siak, chodźmy, użyjmy, otwórzmy te drzwi. Jednej płytki. No i przejście nam się otworzyło, tak więc lecimy dalej. Czy ja mam tego kota, czy ja nadal nie mam kota? Ja chyba nadal nie mam kota i nadal nie mam na niego składników, co najlepsze. Jaka beka. No dobra, w takim razie musimy wyciągnąć pochodnie, bo innej opcji nie ma, bo tu trochę ciemno. Tak więc chodźmy, chociaż Geralt tak oczywiście dużo widzi, ale no... Idealna kryjówka, jeśli jest się sobą. Nie będzie trochę trudniej się tu poruszać. No dokładnie, mamy kolejnych łowców, tutaj martwych, zobaczmy. Tu jest zapewne przejście, którym przeszła Filipa, przeleciała. Wow, 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 co to za dźwięki, ciekawe. Dobra, tutaj raczej nic nie ma i lepiej w dół nie schodzić, generalnie. Tak więc chodźmy może. No i co, i niestety musimy chyba przejść przez portal, z tego co mi się wydaje. Na dodatek łowcy pewnie przy nich grzebali. Działa, kto by pomyślał. No to siup, w takim razie Geralt oczywiście portali nienawidzi, ale cóż. Kolejni łowcy. Portali, flaki się przewracają. I mamy piórko sowie. Ptasia lotka, strzępiona na brzegu. To sowie piórko. No dokładnie, czyli w sumie mamy już na pewno dowód, że Filipa tutaj była, jeszcze pod postacią sowy, bo mówię, no tak jak Geralt mówi, to tutaj się ona pod tą postacią przemieszczała, było jej zdecydowanie łatwiej. No tak, mogłem się spodziewać, że zastanę. I jeszcze dodatkowo mamy nakery, co ciekawe, no spoko. Ała, osz jebany, come on, co jest? Mam nadzieję, że tutaj nie będzie tak jak tam na tej wieży, gdzie spadłem z niej bijąc potwora, no ale chyba nie. Okej. Okay. Podnieśmy sobie z nich składniki, bo mam mało składników, nie mam nawet na cholernego kota. To jest w ogóle szalone. W ogóle czekajcie, czy w drugą stronę? Nie, w drugą stronę nic nie ma, okej. Okay. Tak więc lecimy dalej, wyciągnijmy miecz od razu, bo mamy już kolejne nakery. Wrzućmy sobie igni. Okej. Okay. Może da się go jakoś uruchomić. I mamy też gdzieś nieaktywny portal, z tego co tutaj Geralt mówi. Także spoko. Dobra, jakiś lód, no właśnie, dziękuję. Czyli musimy uaktywnić portal, dobra, mamy tutaj kryształ. Ogniwo zasilające portal. Nie działa. Może da się je naładować którymś ze znaków. No to próbujemy, z tego co pamiętam, to trzeba to zrobić Ardem. Tak jest. No i dokładnie, mamy portal, tak więc idziemy znowu. I mamy łowców żyjących, o proszę. Cofnij się, nie podchodź! Schowaj to, bo się pokaleczysz. Zaraz, ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpiecznie. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowid na pewno mnie doceni. Dostanę awans, albo może nawet medal. Co takiego ma się tu wydarzyć? Tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhart. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Rosonkin, Franceste Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Myślisz, że Filipa ciągle tu jest? Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować, szczególnie w postaci sowy. Dobra, wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą.
Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię cię. A co, jak nie zdołasz? Bądź grzecznym łowcą i oddaj mi kryształ. Jestem grzeczny, proszę. No dobra, to będziemy musieli tego pana łowcę stąd wydostać w takim razie. Poprzeszukujmy sobie jeszcze skrzynię, tu gdzieś właśnie można znaleźć listy Filipy i to jest bardzo list ciekawy. O! O, proszę. Wait. Zrozumiałem. A, dobra, okej. Już wszystko pamiętam. No tak, bo tu jakaś kochanka Filipi pisała i tutaj mówi, że właśnie, no bo Filipa tam była niby związana z Dijkstrą właśnie w książkach i nie spodobało jej się, nie spodobało to się jej poprzedniej partnerce. No cóż, ciekawie. Nie wiadomo kto to był, ale no takie coś mamy. Tu w ogóle mamy jeszcze zapiski profesora jakiegoś. Możemy sobie przeskrolować, jak ktoś chce, niech sobie zatrzyma, poczyta. Ciekawe. Filipa rzuciła jakąś kobietę dla Dijkstry. No zajebiście ciekawe. Szczególnie, że dla Dijkstry, no nie? To jest w tym wszystkim najciekawsze. Coś jeszcze tutaj mamy? Pióro kolejne. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Wow, Geralt, jakiś ty kurwa odkrywczy jesteś. No dobra, mamy kolejny portal. No i musimy go jakoś aktywować. Tu brakuje ogniwa, tak więc weźmy, użyjmy. No dobra, teraz trzeba go jakoś uruchomić. No to Ard. Oj, proszę, tym razem nie Ard, pewnie Igni. No, oczywiście, że musiałem nie trafić jeszcze. A nie, trafiłem, okej. No dobra, to portal mamy. A co z tym gościem? Czy on stąd pójdzie? Czy mam z nim pogadać? Ja tu poczekam, przyjdę. Aha, dobra, czyli on tu będzie czekać, a my mamy sobie iść. No dobra, to chodźmy. W takim razie. No i zobaczmy, co dalej. Poza nekrami. No dobra, to w takim razie walczymy. Niech będzie i tak, oczywiście w zamkniętym pomieszczeniu. O kurwa! Fajnie. No to żeśmy zrobili. Czy te nekery do mnie zajdą, czy nie? Dobra, chyba będę mógł stąd wyskoczyć, okej. Trochę fail. Mały, wow. Ale fajne slow-mo. Mój brat chyba musiał zainstalować, bo wczoraj mój brat generalnie się bawił w modera i tego, i trochę modów nowych podobno wgrał, nie wiem jakich kompletnie. No ale może gdzieś tam w trakcie odkryjemy. Na pewno mamy tego slow-mo przy zabójstwach, z tego co widzę, także ciekawie. To musiało być jej laboratorium. Okej. A zobaczmy, tutaj coś mamy. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Dobra, to już słyszeliśmy. Ale mam ten jeszcze tunel. To bym sprawdził jeszcze. Ała, trochę zabolało. O, łowca. Dzień dobry. I też tutaj Filipa dobrą sobie miejscówkę jest wybrała. O, ogniwo do portalu, proszę. To w sumie tak trochę przypadkowo. Dużo tutaj tych łowców pewnie wybiły nekery, a nie jakieś pułapki Filipy, bo myśmy się na żadne pułapki Filipy nie natknęli tak naprawdę. Tak, zdecydowanie mamy slow-mo przy niektórych zabójstwach. Pewnie przy krytykach. Okej, mamy ogniwo. Zbierzmy je sobie, zbierzmy też te wszystkie rzeczy z tych potworów. A nóż widelec się kiedyś przyda. Dobra, tyle, tutaj już nic więcej nie ma, dobra. No to idziemy w takim razie z powrotem. No i chodźmy, aktywujmy kolejny portal, który jeszcze w sumie nawet nie wiemy gdzie jest. Dobra, słuchajcie, śmieszna sprawa wynikła, gdyż właśnie mi psoda wywaliło. No w każdym razie akurat w poczek pointie, tak więc nie ma tutaj najmniejszego problemu. No ale ciekawe to było, tak czy siak lecimy przez kolejny portal i to już chyba będzie jeden z ostatnich, wydaje mi się. Czy my jesteśmy wcześniej? A nie, przepraszam, nie ten portal, jesteśmy deko wcześniej. Dobra, pominiemy sobie tą animację, bo nie ma ona najmniejszego sensu, żeby ją oglądać po raz drugi. Myślałem, że będziemy przy tym portalu później, tam był checkpoint, ale jednak nie. A szkoda. Znaczy być może był, ale się nie zapisał przez to, że mi wywaliło mi w ogóle całego Windowsa. Niestety. W ogóle napijmy się jaskółki, bo trochę mam mało życia. No i czemu ja tego jednego nekera nie mogłem dobić na przykład? To mnie zastanawia. Bardzo zawsze. Że czasami nie może tych przeciwników dobijać w ogóle. Okej, dobra.
Podnieśmy sobie z nich rzeczy. To musiało być jej laboratorium. Tak jest. A muszę, te, żeby nie było na czerwono, te piórko. Już nie będę podgłaśniał oczywiście tego, co tutaj Geralt mówi, bo już to słyszeliście kilka razy. Tunel. Ciekawe, dokąd prowadzi. No na pewno do Nakerów, ale i do ogniwa. Kolejnego portalu. Które nie wiem dlaczego niby jest w tym miejscu, a nie w portalu. Nie wiem, czy to miała być jedna z pułapek Filipy, czy co. Ciężko stwierdzić w sumie. Tak naprawdę. W ogóle któregoś odcinka będziemy musieli się zająć alchemią. A, i tak by the way, bo ja zapomniałem o ważnej rzeczy powiedzieć. Otóż jest to ostatni póki co odcinek, ponieważ we wtorek wychodzi Curse of the Pharaohs do Assassin's Creed Origins. Tak więc zawiesimy sobie z Wiedźmina, bo nie chcę wrzucać aż tylu filmów, bo po prostu nie wyrobię z tym. Tak więc zawiesimy na jakiś czas Wiedźmina. Na pewno na czas właśnie trwania tego dodatku do Assassin's Creed'a. A później wy zdecydujecie w ankiecie, czy mam sobie zrobić dłuższą od Wiedźmina przerwę i po prostu grać w coś innego, w co to jeszcze nie wiem, byście mieli pewnie jakąś ankietę z opcjami do wyboru. Czy też właśnie wrócić do Wiedźmina i kontynuować tutaj wątek główny, także mówię, to będziecie mogli wybrać w jakiejś najbliższej ankiecie, myślę, jak zakończymy tylko Curse of the Pharaohs, które już w wtorek najbliższy. Tak więc dobra, aktywujemy portal. Czy tam go aktywowało? Aktywowało, okej, dobra. Także spoko, no to idziemy i to już chyba jest ostatni z tego, co mi się wydaje, no ale chodźmy i zobaczmy. Okej, dobra, nic się nie dzieje. Najniższy poziom. Ale chyba jesteśmy na miejscu. O, i tu już się pewnie zaczną jakieś pułapki. Mamy martwych łowców. A wyciągnijmy sobie pochodnie. Grzybków może nie będę zbierał. Popodnosimy sobie tutaj jakieś rzeczy z tych skrzyń, co tutaj gdzieś w okolicy leżą. Dobrze by było ich oczywiście jak najwięcej znaleźć, bo tu mogą być cenne rzeczy. Na razie żadnych przeciwników nie widać, ani nic takiego. Ale już widać i słychać i mamy Ifrita. No tak, nie mogę się obyć bez tego. I już widzę, że na Ifrita to, o kurde, na 100% dobry będzie Ard. Bo on podpala chyba jak się wystarczy, jak się do niego podejdzie blisko. Mam takie dziwne wrażenie, o kurwa mać. What the fuck? Jaki on srogi damage zrobił, co jest kurwa? Ej, autentycznie on ma wokół siebie jakąś aurę i on podpala wszystko wokół, co jest? Ej, ja... Nie pamiętałem, żeby tutaj coś takiego w ogóle było, żeby Ifrity były aż tak przejebane? Żeby Quen nie mógł wytrzymać? O cholera. Czy mój... Możliwe, że mój brat wrzucił jakiegoś moda, który to zmienia, ale... Kurde mać. Ej, ja naprawdę nie chcę się zablokować w jakimś momencie. Naprawdę, gro. Mam nadzieję, że chociaż tutaj był checkpoint. Dobra, na szczęście był tutaj. Czyli będę musiał jeszcze ten portal aktywować. A nie, dobra, okej, okay. Przepraszam. To już na szczęście to. Ej, no ale... Ale no serio, toż to masakra będzie. Tego Ifrita pokonać. Pijmy się jeszcze gromu od razu. No chyba, że go muszę od razu Ardem zgasić. No innego pomysłu tutaj nie mam. Muszę go od razu podgasić Ardem. Łojebany. No nie, no patrzcie. Ja nawet do niego podejść nie mogę, co jest kurwa? Ej, no actually, ja nawet do niego podejść nie mogę, no. Łoho, dobra, nie trafił. Trafił w ten słup jakiś. No nie wiem, wiecie, ja mogę próbować w niego strzelać z kuszy, ale to tak... Wydaje mi się, że mija się trochę z celem, bo... No właśnie. Chyba, że wiecie co, czekajcie, jaką mamy gwiazdę tańczącą, no to nie wiem, ale no spróbujmy Saum, nawet nie wiem co on robi. Okej, no coś tam chyba zrobił, ale nie jestem pewien za bardzo co. Dobra, podejdźmy za Ardem, żeby ten ogień ewentualnie zgasić. Jeżeli by on miał na sobie. No bo tak jak mówię, widzicie, trzeba było go przygasić Ardem. Cholera. Mało mam życia. Trochę to lipnę. A, fuck. Ej, to jest za trudne, co jest, kurwa? What the fuck? Czemu on jest aż taki potężny? To jest zbyt OP, bo ja nie mogę nawet do niego podejść, on mnie po prostu podpala. Da fuck? Toż to bez petardy jakiejś, to będzie masakra. Potrzebowałbym petardy, która zamraża, ale nawet nie pamiętam, jak ona się nazywa.
A na zrobienie jej na pewno praktycznie składników nie mam. Znaczy mogę zobaczyć oczywiście. Petardy. No nie, nawet nie mam na nią schematu. Ja pierdolę. Jezus Maria, no jeżeli ja go nie będę w stanie pokonać jeszcze w dwóch podejściach, to będę naprawdę załamany. To tak ostro. No bo to naprawdę zbyt przejebane, żeby głupi Ifrit tak dużo mi robił. Nie mogę się robić bez tego. No dobra, próbujmy jeszcze raz w takim razie przygasić go troszkę i uważać na te jego ataki i tyle. Bez tego raczej nie przejdziemy dalej. Ała, dobra. Dobra, on chyba nadal nie płonie, wydaje mi się. Okej. Ała. Okej, wypijmy sobie grom jeszcze. Ło, dobra, bo on tu jakiś kurwa jakiegoś firebola dopierdala. Okej, nadal nie płonę jeszcze na szczęście. Mało trochę widać, ale to nic. Au. Okej. Dobrze, że Quen też trochę odpycha. Dobra, ała. Wow, okej, bo on jakiegoś takiego firebola dopierdala. Ej, ale co ciekawe, jak on jest zgaszony, to te jego firebole, co on dopierdala na ziemię, to jakoś mnie nie podpalają teraz. Nie wiem. Dziwne to. No ale dobra, okej. Teraz jakoś dużo łatwiej poszło. Co ciekawe. Chyba go wystarczy raz przygasić. I on już wtedy jest taki trochę słabszy. Okej, jakiś krytyk chyba siadł. Au. No dobrze by było teraz nie zginąć jednak. Okej, dobra, udało się, nice. No wystarczyło trochę się skupić bardziej. Także dobra, strażnik pokonany, na szczęście. No i idziemy dalej, ja sobie może grę zapiszę, bo nie było to łatwe zadanie. Tak więc chodźmy dalej. Wait, bo tutaj coś jeszcze mam do zbadania z tego co widzę. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Dobra, znowu to samo, to tam jebać. No i chyba jesteśmy na miejscu, mamy jej jakieś laboratorium, czy główną siedzibę tutaj. Łóżko, stół, kilka krzeseł. Skromnie, ale jednak wygląda jak mieszkanie. No dobra, i mam tutaj sporo rzeczy do przeszukania, tak więc zobaczmy. Zaczniemy tutaj od lewej i pójdziemy na prawo. To agaty. Filipa zawsze nosiła takie na szyi. Tylko dlaczego są zakrwawione? Albo z kimś walczyła, albo użyła ich do swoich eksperymentów. Zakrwawione narzędzia chirurgiczne. Filipa przeprowadzała tu jakąś operację. Zakrwawione narzędzia chirurgiczne. Filipa przeprowadzała tu jakąś operację. Jeszcze mamy jakieś książki, których chyba nigdy nie widziałem. Mamy jakieś ciekawe tutaj takie komory. No cóż. Co to? Anyżek i kora brzozy. To silna substancja odkażająca. Notatki. Prawie całkiem zwęglone. Nic się nie da odczytać. No, czyli tak naprawdę nie wiem, co tu w sumie praktycznie Filipa robiła. Mamy tylko jakieś ślady po eksperymentach, ale no nawet notatek nie ma, bo je spaliła. Mam za to megaskop tutaj rozwalony trochę. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. Czyli teraz chyba mamy znaleźć kryształ, wydaje mi się. Tak jest, tutaj go mamy. Kryształ z megaskopu. Mocno ukruszony. No dobra, i widzę, że chyba tutaj już nic więcej nie znajdziemy. Nie mamy nic na czerwono. Quest nam także już się, że tak powiem, przełączył na wracanie do Radovida. No dobra, to idziemy w takim razie. Szkoda, że nie ma stąd jakiejś szybszej drogi wyjścia. Chyba przynajmniej... Nie wiem, czy jest tu... W sumie... Wait. Bo mi się wydaje, że jakoś tam się dało szybciej wyjść. Tutaj czegoś na mapie nie widać w tym laboratorium? Albo tak często jest, że... Nie, dobra, czyli stąd się nie da szybciej wyjść w takim razie. Dobra. No to w takim razie lecimy do portalu. Musimy troszeczkę pobiegać. Mam nadzieję... Chyba będziemy musieli całą drogę backtrackingować. No cóż, trudno. Tak więc chodźmy. No, zdecydowanie. No ale cóż. Takie to już życie. Musimy się cofnąć przez te wszystkie portale. Na szczęście teraz oczywiście pójdzie to raczej w miarę szybko i sprawnie. Nie będzie żadnych kłopotów na drodze. Dobra, ten łowca widzę sobie już poszedł, także tyle dobrego. No i okej, jesteśmy na miejscu. Tak więc biegniemy na górę, to już chyba będzie wyjście na powierzchnię. A nie, jeszcze nie. Albo dobra, nie będę zapisywał gry. Już tam YOLO.
Tutaj z tego co pamiętam już niż raczej się złego nie zdarzy. Tak więc dobra, czy to już jest ostatni level? Chyba to już jest ostatni level, wydaje mi się. Tak jest. Trzeba było iść za nim. Żyjesz. Znalazłeś coś? Tylko teraz tak, słuchajcie, bo ja oczywiście nie chcę Filipy wydawać, że będziemy kryć Filipę. No, z tego względu, że jest czarodziejką i raczej by to już nie skończyło, jakbyśmy ją wydali łowcom czarownic. Poza tym, no, nasza stara, dawno znajoma. Dosyć ważna postać w książkach itp. itd. Także, tak jak mówię, okłamiemy ich. Spopielone notatki, gniazdo nekerów i szczury. Nic interesującego. Jakoś ci nie wierzę. Cóż, to już twój problem. Mylisz się. Brać go! O Jezu, ci łowcy to naprawdę są nieogarnięci. Żeby z Wiedźminem się chcieć napierdalać, to naprawdę trzeba być zdrową, posiedzonym na rozumie. Okej. Dobra. Znaczy, oni bardzo słabi nie są generalnie, to trzeba im przyznać. Troszeczkę walczyć umieć, kurwa. Szczęście trzeba nauczyć odmieniać przez przypadki wpierw może. Później się zabierać za walkę mieczem. Łojebany! Co się stało? Jak mi tak szybko tyle życia zebrali, what the hell? Dobra, jednak mały fail, że nie zapisałem gry. Chyba. Mam wrażenie, że będę musiał znowu przejść przez te całe ruiny elfickie. Nie wiem czemu. No i zaraz zobaczymy. Czekam, aż nam się gra wczyta. No i za chwilę wszystkiego się dowiemy. Mam nadzieję, że gra się długo wczytywać nie będzie. Bardzo gro proszę, jesteś na SSD. A dobra, tu jesteśmy. Okej, okay, to sobie przeskipujemy. Oczywiście robimy tak samo. Ja tam nie mam problemu w zabijaniu łowców, czarownic. Wręcz nawet mi to sprawia małą przyjemność. Z tego względu, że po prostu są skurwysynami. I to tyle. A ten gościu nie powinien z nami walczyć, kurwa, uratowaliśmy mu życie. Inaczej by tam został w tej swojej, w tej pieczarze tutaj Filipy. Okej, dobra, jeden padł. Nawet nie wiem, czy to nie ten ich dowódca. Nie, dowódca chyba jeszcze żyje. Znaczy tutaj i tak nie ma w sumie rozróżnienia na niego. Ale chyba żyje, tak patrząc po modelu oczywiście postaci. I zostawimy go sobie na koniec, chyba. A nie, dobra, chyba już jednak nie żyje, bo nie widzę go tu. Wow. Okej, dobra, to było ciekawe. Wow, główkę stracił, okej, nice. I ty chyba też zaraz coś stracisz. Ty stracisz całe ciało. Okej, byleby się nie dowiedział Radowit o tym. Słuchajcie, pozbieram dwimerytowe kajdany z tego względu, że dwimerytowe kajdany... Z dwimerytowych kajdanów wydaje mi się, że możemy odzyskać dwimeryt. A to jest zajebiście cenna rzecz. Tyle, że mamy taki mały problem, gdyż mamy za mało miejsca. A klapy dla konia za dużo nie ważą. Miecze trochę na pewno ważą. Tylko cholera, dobrze by było je sprzedać, a niekoniecznie wyrzucać. I to jest trochę problem. I kurde, nie wiem, co my z tym fantem zrobimy, cholera. Kurczę. No dobra, chyba wywalimy najsłabszy miecz, jaki mamy. Czyli zapomniany miecz Wranów. Nie wyekwipujemy, tylko wyrzucimy. No bo niestety nie mam miejsca, muszę iść posprzedawać te miecze, których nie używam. W sumie. Chociaż z nich i tak pewnie zbyt dużego zarobku by nie było, ale i tak. Tak czy siak, wydaje mi się, że pójdziemy teraz do Radowida? Zdążymy? Wydaje mi się, że chyba nie, bo w sumie to już powinniśmy ten odcinek pomału kończyć. Tak więc słuchajcie, bo jest jeszcze jedna akcja. Ten kryształ można oddać dla Triss albo dla Yennefer. I coś mi ostatnio brat powiedział, że w tym celu nie można iść gadać wcześniej z Radowidem. Wydaje mi się, że to jest bujda. Jeżeli nie dam mu tego kryształu, to będziemy mogli dać ten kryształ dla Yennefer i dla Triss. Lub dla Triss. Ale szczerze nie wiem. Będę musiał też na internecie sprawdzić. Tak więc słuchajcie, tym jakże pięknym widokiem Geralta jadącego na płotce przez jakieś tutaj lasy nieopodal Oxenfurtu zakończymy ten odcinek, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.
We'll be right back.